Witajcie, kochani, w mistycznym ogrodzie. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym horoskopem na kolejny tydzień. Tym razem mamy to tydzień od 8 do 14 już listopada. Mamy listopad bardziej sentymentalnie, refleksyjnie, melancholijnie. Pogoda już taka, chociaż i tak nas rozpieszcza, ale już taka bardziej, kiedy może to książka, to pod kocyk by się chciało coś obejrzeć, prawda, w domku posiedzieć bardziej. I tak sobie myślę, że ten tydzień jest właśnie fajny, żeby skoncentrować się bardziej na relacjach, związkach. Wyszło mi to już, bo już nagrałam, słuchajcie, kilka znaków horoskopu. Już nagrałam tarot tygodniowy i to ewidentnie widać na ten tydzień, taka zachęta, żeby odkurzyć jakby niektóre rzeczy w swoich relacjach, związkach, zastanowić się, przemyśleć, dlatego że mamy teraz miesiąc Skorpiona, słuchajcie, a Skorpion zachęca nas do tego, aby pozwolić, by pewne cienie danej relacji, danego związku wyszły na jaw po to, żeby je uwolnić, żeby to wyjaśnić, żeby się rozmówić z kimś, żeby wyjaśnić, że na przykład coś sprawia mi przykrość, może ktoś tego nie wie, wciąż to powtarza, powiela, a ja znowu nie mówię tego i jest taka, jak to powiedzieć, ciche cierpienie jakby, ktoś tak po cichu cierpi, nie mówiąc o tym, że to jest bolesne, prawda? No jeżeli nie ma tej komunikacji właściwej, jeżeli nie ma rozmowy, jeżeli nie mówisz tego komuś, no to jak ten ktoś ma wiedzieć, że to jest dla tej osoby, dla ciebie, że to jest bolesne od tej osoby, co przychodzi, prawda? O to chodzi, więc no zdecydowanie ten czas znaku zodiaku Skorpiona tak nas mobilizuje do tego, żeby przyjrzeć się właśnie tym emocjom, myślom trudnym, jakimś takim sprawom, które spychamy, cały rok spychamy gdzieś tam na bok, pod dywan, prawda? To tu jest ten czas, to wychodzi, słuchajcie, czy chcemy, czy nie chcemy, to wychodzi. Wciąż do 1 grudnia mamy retrogradację Chirona i ta retrogradacja, ten Chiron, on właśnie sprawia, że te jakieś takie bóle, rany gdzieś się pokazują, wychodzą na wierzch, trzeba to uleczyć, trzeba to uzdrowić, trzeba się tym zająć przede wszystkim. A żeby się zająć, po prostu chodzi o to, by porozmawiać, kochani. Jeżeli ktoś życzyłby sobie tej kropelki astrologii więcej, słuchajcie, to ja zapraszam serdecznie na Facebook, na grupę zamkniętą Mistyczny Ogród u Lili, dopisek społeczność. Tam wrzucam bardzo dużo informacji astrologicznych, różnych fajnych astrologów. Także zapraszam serdecznie i oczywiście rozwój duchowy, inne sprawy też tam są poruszane. Typowo, jeżeli chodzi, słuchajcie, kropelka astrologii, a tak właściwie to witam Was serdecznie, bo ja nawet nie wiem, czy Was powitałam, tak przeszłam od razu do tematu. Witam serdecznie moich subskrybentów, stałych widzów, moich kochanych, wspierających. Pamiętajcie, bardzo doceniam, kochani, to co robicie, te cegiełki, one są, każda jest najważniejsza, nieważne czy malutka, czy średnia, czy większa, każda jest najważniejsza dla mnie. Przesyłam Wam mnóstwo buziaków, całusów, utulasków i piękną energię w podziękowaniu za to, że jesteście. Fajnie, że tam sobie czasem porozmawiamy, różne tematy poruszamy. Cieszę się, że jesteście. To jest naprawdę dla mnie takie pokrzepiające. Sama świadomość, że jesteście tam na tym i że zależy Wam na tym kanale, zależy Wam na jego rozwoju. To jest dla mnie naprawdę coś niesamowitego, coś wielkiego i jestem wdzięczna, jestem Wam naprawdę, naprawdę, kochani, wdzięczna. Ja Wam będę to za każdym razem powtarzać i powtarzać, i powtarzać. Dziękuję, dziękuję, dziękuję jeszcze raz, serduszka. Tak, jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, to ja proponuję zasubskrybuj, jeśli oglądasz, jeżeli treści Ci się podobają, dlatego że wtedy łączą się nasze energie i będziesz lepiej rezonować z moimi czytaniami. Przejdźmy może już do tej kropelki astrologii, słuchajcie. Więc tak, ten tydzień, poza tym, że mamy właśnie ten czas Skorpiona, czyli taki intensywny czas zmiany, przemiany, transformacji, wychodzą właśnie jakieś trudne rzeczy, oprócz tego, że Słoneczko jest w tym Skorpionie, to jeszcze słuchajcie, Merkury, bodajże 6 listopada wszedł w znak Skorpiona, więc ten Skorpion nam się pojawia podwójnie jakby.
Dlaczego ten Merkury akurat jest ważny w tym skorpionie? No bo to są właśnie, słuchajcie, relacje, związki, rozmowy, komunikacja, informacja, wymiana, prawda? Wszystko, co z wymianą związane. Merkury w tym skorpionie, w znaku skorpiona ma być do 24 listopada, więc od 6 do 24. I to na pewno daje nam no taki podwójnie jakby bardziej napięty czas, aktywniejszy właśnie czas tych dialogów, rozmów, komunikacji, kontaktów. Ale tutaj ja bym uważała, żeby nie przesadzić z tą komunikacją, z tą prawdą, z tą szczerością. Wszystko niech jest wyważone. Pamiętaj, mów do innych tak, jak pragniesz, żeby inni do ciebie mówili i będzie dobrze. Co jeszcze, słuchajcie? To jest na pewno dobry czas dla biznesu, pracy, takich różnych aktywności, które pomagają intelektualnie, prawda, coś załatwić. Natomiast w tych rozmowach właśnie trzeba być wyjątkowo ostrożnym, żeby nie wejść w jakąś agresję, złośliwość, czy nie palnąć czegoś niepotrzebnie, co po prostu zmniejszy nasze szanse na sukces albo sprawi, że ktoś się wycofa z jakiegoś kontraktu, umowy. Albo po prostu będzie nieżyczliwy dla nas jakiś urzędnik, prawda? Bo dlaczego nie? No, bo dlaczego nie? No właśnie. Co jeszcze, kochani, tu bym chciała powiedzieć? No ten tydzień tu ani nowiu, ani pełni nie mamy, więc tutaj żadnych takich zdarzeń dużych nie ma. Co tu pamiętam, astrologowie podpowiadają, żeby wstrzymać się z jakimiś zakupami elektroniki, samochodów, takich rzeczy właśnie delikatnych, mechaniczno-elektronicznych, tak czuję, żeby powiedzieć, do 12 listopada. Dlatego, że słuchajcie, pewne wpływy astrologiczne, może ja tu nie będę wchodzić w szczegóły, bo podejrzewam, że wielu z Was to nie interesuje. I jeżeli szczegóły, to tak jak mówię, tam na tej grupie zamkniętej doczytasz. Po prostu nie jest to korzystny czas na robienie zakupów. Natomiast po 19 bodajże listopada, nie, przepraszam, po 12 już listopada będzie dużo fajniej i łatwiej. Natomiast po 19 to już tak zupełny spokój jakby w tym obszarze właśnie zakupowym. Jeżeli cokolwiek, znaczy tak, ja nie mówię, żeby w ogóle zakupów nie robić i też astrologowie tak nie twierdzą, ale jeżeli chcesz w coś bardzo zainwestować, duże pieniądze, to jeżeli cokolwiek wzbudzi twoje podejrzenia albo pomyślisz, że cokolwiek poczujesz na nie w sobie, zaufaj swojemu głosowi. Przełóż to po prostu o tydzień, o kilka dni, aby minąć ten 12, słuchaj, i później już poczuj na nowo, jak do tego tutaj podchodzisz. Dlatego, że no to nie jest w ogóle, powiedziałabym, że listopad to nie jest dobry miesiąc na takie inwestycje, na zakupy, na inwestowanie dużych pieniędzy, zakupy właśnie jakiejś elektromechaniki, no samochodów, a gdzieś, gdzie po prostu, jeżeli nie trzeba tobie się spieszyć z zakupami, szczególnie większymi, to do końca miesiąca ja bym sobie odpuściła, dlatego że listopad, słuchajcie, to nie jest dobry miesiąc na inwestycje, na robienie zakupów, to jest raczej miesiąc na sprzątanie, wyrzucanie, odkurzanie, porządkowanie, układanie relacji, związków, porządkowanie domu. To tak, to jest i na takie refleksje, przemyślenia, zastanowienia nad tym, co jest dla mnie ważne, czym się kieruję w życiu, emocje, intelekt, moje relacje, moje związki, związek mnie z sobą samą, jak ja do siebie podchodzę, prawda? Czy nie oszukuję się sama, jakby stawiając innych na piedestale, ich sprawy, ich potrzeby, a gdzieś siebie spycham, spycham, spycham. To wychodzi, słuchajcie, w listopadzie. Takie rzeczy wychodzą, więc tu na tym się skupić. Natomiast te zakupy, słuchajcie, grudzień to jest piękny miesiąc na zakupy. To jest piękny miesiąc na pozwolenie sobie na to szaleństwo, prawda? Bo mamy i Mikołajki, potem mamy święta, więc
Kto nie potrzebuje w listopadzie tego robić, wstrzymaj się, a na pewno w grudniu zdarzą ci się lepsze okazje, lepsze możliwości, żeby zainwestować. Chyba tyle, kochani. Nie chcę tego przedłużać. Chciałabym raz, dwa do tych horoskopików. Zapraszam Was serdecznie, oczywiście. Życzę Wam fantastycznego tygodnia, żeby się cudownie udał. Zapraszam Was także do obejrzenia tarota tygodniowego. Tam nowy tarot, Mystical Moments, piękny tarot. Więc jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć nowe karty, piękne, plastyczne prace, niesamowite, zapraszam serdecznie. Króciutki materiał, 20-minutowy. Warto zobaczyć, bo tam właśnie o tych relacjach, związkach jest temat poruszany. Żebyśmy wiedzieli, o co zadbać, tam są fajne rady dla nas. Także zapraszam serdecznie także do tarota tygodniowego, czyli takie czytanie ogólne. Dobrze, kochani, tyle. Uciekam już do horoskopików. Dla Ciebie fantastycznego tygodnia i do usłyszenia już za chwilkę. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Strzelca na czytaniu typu horoskop tygodniowy na kolejny tydzień. Mamy teraz 8 do 14 listopada. Witam wszystkie osoby spod znaku Strzelca w Słońcu, w Księżycu i w Ascendencie. Witajcie, kochani, zobaczymy, co tu u Was. Już widzę, bo mi migła karta śmierci, jakaś potężna transformacja do Was idzie w tym tygodniu. Coś będziecie zostawiać, co długo było dla Was ciężarem, bo 10 buław. Dobrze, zobaczmy. Najpierw pierwsza karta. Jakaś niedokończona sprawa, która może ponownie pojawić się, albo ewentualnie coś nowego dla innego strzelca. Trzy buławy. Dobrze, rozłożę najpierw karty, potem będziemy tu sobie myśleć. Temat jeszcze ważny na ten tydzień, najważniejszy powiedziałabym, oprócz tamtego. Karta siły, może być lew, może być ktoś spod znaku lwa. W sprawach miłosnych, w relacjach mamy cesarzową i tu może być znowu ktoś pod znaku byka. W finansach, sprawach zawodowych, formalnych mamy wisielca. Wow, ale tydzień Wam się szykuje. Póki co same wielkie arkana, poza tym tutaj po prostu co wraca, ewentualnie coś nowego. Rada na ten tydzień? No, proszę Państwa, same wielkie arkana. Powiem Wam, jak to zobaczyłam, to miałam zobaczyłam taki obraz, jak ktoś jest w garniturze i tak, jak mężczyzna jest w garniturze i tak ma krawat i tak go poprawia, żeby był taki typowo elegancki, taki formalny. I tak po prostu zobaczyłam to przez chwilkę, więc... Czuję, że tu może chodzić u jakiś z Was o zaręczyny, wyjście na wyższy poziom, oświadczyny, takie wyjście z propozycją. Wow, ciekawe, powiem Wam, no nie mogę. I tutaj macie kartę wielkich arkan, także umiarkowania na spod detali, czyli to jest Wasza karta strzelca. I tu kolejny wielki arkana. Wow. Powiem Wam, że ja wiem, że ja często Wam mówiłam, jak do tej pory, że to jest mega ważny tydzień dla Was był, jeden, drugi, trzeci i tak dalej, ale w tym tygodniu czuję to dokładnie, aż zobaczyłam tą wizję, ten garnitur i to poprawianie krawatu po prostu, jakby takie bycie przygotowanym na coś ważnego, poważnego, co się zadzieje w tym tygodniu dla Was. Mam takie poczucie, słuchajcie, bo tu jest księżyc, mamy, później był król buław i karta umiarkowania, czyli zdecydowanie, jak wcześniej tutaj brakowało Wam odwagi, może był lęk, strach, może była niepewność, może nie wiedzieliście do końca, jak coś zrobić, jak podjąć jakiegoś działania. Może nie potrafiliście wybrać tutaj w tym tygodniu, bo tak, dla jednych to będzie koniec tygodnia poprzedniego, dla innych będzie początek tygodnia. W tym tygodniu może Wam ktoś pomaga w tym, że Wy nagle tą siłę macie, żeby ruszyć do przodu z kopyta, powiedziałam, ale nie, bo to czujesz, to jest Wasza siła, Wasza siła. Chociaż oczywiście dla kogoś to może być właśnie lew, tak jak tu nam się pojawił, może być też baran.
Powiem wam bardzo ciekawe, jak patrzę na te karty, to czuję, że jakaś jakby dosłownie magia się dla was zadziewa w tym tygodniu. Że zupełnie inaczej jesteście w stanie spojrzeć jakby na pewne tematy. Jakaś na pewno prawda wychodzi na jaw. I to wam dodaje odwagi. Dodaje wam to odwagi, dodaje wam to takiego animuszu, bym powiedziała, w tym, żeby właśnie sięgnąć po to, po co chcecie sięgnąć. I ta karta umiarkowania, ona mówi o tym poszukiwaniu właściwego, a jeszcze jedno mi przyszło, poszukiwaniu takiego złotego środka, jak najbardziej takiego kompromisu, ale słuchajcie, jeszcze jedno tutaj czuję. To jest woda, a to jest ogień. Zobaczcie, jakbyście w tym tygodniu umiejętnie połączyły emocje z wewnętrzną siłą, pragnieniami wewnętrznymi, tą siłą woli i wychodzi wam coś pięknego, bo karta umiarkowania zawsze pokazuje, że wyszło coś genialnego. Może wpadniecie na coś niezwykłego, może w końcu zrozumiecie na przykład, co ja chcę w życiu robić, z kim chcę być, po co chcę być. Taka realizacja, prawda? Takie zrozumienie samego siebie jakby. Albo inne projekty, rzeczy, to może być bardzo dużo różnych rzeczy, słuchajcie. Zmartwienia jakieś. No tak, no bo ta karta ryb tam, to też są właśnie lęki, strach, jakieś zmartwienia, niepewność. Zobaczcie, ale w tym tygodniu tutaj jest napisane, że w końcu rozumiem, że zmartwienia nie wpływają pozytywnie na wynik. Zobaczcie, tak jakbyście zrozumiały, na czym działa, w jaki sposób działa prawo przyciągania, alchemia myśli i słów. Tak jakby wcześniej, jakbyście wcześniej to wiedzieli jako strzelce, ale nagle tutaj w tym tygodniu jakby coś, jakby tak, jak to powiedzieć, zaklika, jakby dwa puzzle się schodzą, albo dodaje się dwa do dwóch i nagle jest takie objawienie w umyśle. A to o to chodzi, prawda? Zobaczcie, i tutaj macie 17 i macie współtwórz z tą energią sił wyższych. Współtwórz z tą energią w prawie przyciągania, z energią wszechświata. Bądź tym współtwórcą, czyli te czarne myśli muszą odejść, bo one odsuwają nam możliwość, słuchajcie, odbierają nam możliwość tworzenia, generowania fajnej rzeczywistości. Zupełnie odbierają i nagle wy, strzelce, w tym tygodniu, albo koniec tamtego tygodnia, teraz początek tego, wpadacie na to, wow. Dobra, idźmy dalej, ale słuchajcie, zobaczcie, jaką mam chrypę tutaj przy tym waszym czytaniu. Coś dalej strzelce moje nie powiedziały, nie wypowiedziały, nie przegadały, nie przerozmawiały, nie wyjaśniły. Dalej coś w czakrze gardła u was siedzi i zalega. Ja bym powiedziała, żeby jak najszybciej to wypowiedzieć, zrobić, bo słuchajcie, jak to długo coś zalega w czakrze gardła, to potem albo chrypa właśnie, albo angina, albo coś związanego z gardłem. Także powiedzcie to i będziecie mieć zdrowe ciało później w tym obszarze. Okej. Okay. Mam takie troszkę poczucie, jakby to czytanie tak ciut minimalnie powtarza wam się z czytaniem z tamtego tygodnia albo czytaniem na listopad. Teraz nie mam pewności, ale znowu tutaj mamy temat: zostaw toksyczne, narcystyczne relacje, gdzie jest tylko jednostronne dawanie, że ty dajesz siebie, a ktoś tylko bierze, bierze, bierze. To trzeba ciak, słuchajcie, chirurgicznym cięciem odciąć, zostawić ze sobą i w momencie, kiedy to zrobisz, twój rozwój po prostu będzie jak taki wybuch wulkanu. Dosłownie tak tu czuję, bo zobaczcie, jak to tu wygląda. Tu ten znak ryb, no to jest taka, jak taki mglisty dzień, bym powiedziała, prawda? Mi się zawsze ta karta księżyca kojarzy z taką mgłą, taka, takie, tak trochę deszczowo.
nie widać daleko, jak popatrzysz, prawda? Wszystko jest takie trochę tajemnicze, trochę takie niewiadome. My sami też jesteśmy tacy trochę senni, nie za bardzo chętni do działania, prawda? Nagle coś się zadziewa, przychodzi jakaś iskra, jakiś ogień w tobie może, albo ktoś ci coś mówi i nagle wszystko się zmienia. Nagle wszystko dla ciebie staje się jasne i z tego przymglenia to jakby nagle ta cała mgła zniknęła, słuchajcie. Wychodzi piękne słońce, jest niebieściutkie niebo, powietrze jest przejrzyste, wszystko widzisz, wszystko rozumiesz, masz takie wow. Dosłownie czuję, że w tym tygodniu, kochani, możecie mieć takie jakieś olśnienie. Może to być jakiś drobny temat, ale ważny dla was. Może to być coś ogromnego. I pojawia nam się baranek, czyli tam gdzieś czułam tą energię baranka. Może tu dla kogoś być. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie będzie dla każdego. Zobaczmy jeszcze tutaj jakieś ukryte wiadomości. Ktoś tu bardzo, bardzo, ale bardzo o tobie myśli, strzelcu. Natomiast albo to ty zakopujesz się w pracy po uszy, żeby nie myśleć o kimś, albo to ktoś zakopuje w pracy się po uszy, żeby nie myśleć o tobie. I druga wiadomość, pamiętam każdy szczegół tamtego dnia. I ciekawe, słuchajcie, że taka gra słów tutaj, tu mamy coffin, czyli trumna, prawda? Czyli coś trzeba zakończyć, to jest tak jak karta śmierci w tarocie. A tu jest to słowo bury, czyli chować, pochować coś, kogoś, prawda? Ale to ja czuję, że tu nie chodzi o dosłowne pochowanie czegoś, tylko właśnie takie zakopanie się po uszy w pracy, w obowiązkach, w takim tym szaleństwie biegu codziennym, prawda? Żeby nie myśleć o kimś, kto jest tobie bliski, albo ta osoba przesyła tobie tą wiadomość, więc jedno z dwóch. Czuję, że tu ktoś z was bardzo, ale to tak kurczowo się trzyma uparcie kogoś z taką myślą w sobie właśnie, że jak się rozstaniesz z tym kimś, może to być romantyczna relacja, ale nie musi być. Może to być przyjaciel, przyjaciółka w cudzysłowie oczywiście, bo co to za przyjaciółka czy przyjaciel? No bardzo proszę, te karty to nie mówią o fajnych przyjaźniach. I z jakiegoś powodu ty się trzymasz tej osoby. Albo ta osoba ciebie się trzyma. Jak zobaczyłam teraz, słuchajcie, są takie grzyby, one rosną często na drzewach, nazywają się bodajże huby. Nawiasem mówiąc, w kawie bardzo zdrowe, ale w życiu to są pasożyty, słuchajcie. Jeżeli ktoś się zachowuje jak taka huba. A tu czuję, że ktoś tu na kimś wisi. Nawet zobaczcie, jakby się przyjrzeć na tą kartę. To jest fantastyczna karta. To jest karta kochankowie. Nie mówię o tym, nie patrzcie na to, jak ten zwyczajowo się mówi o tej karcie. Ale zobaczcie, jeden na drugim wisi, zgadza się? O to mi chodzi właśnie. I tu jest jeszcze wisielec. Ewidentnie widzę, że jakby się coś do czegoś przyczepiło. Jest taki kawał. Przychodzi żaba do lekarza, słuchajcie, znaczy przychodzi człowiek, mężczyzna do lekarza z żabą na głowie i lekarz się pyta, co się stało, proszę pana, o co chodzi, a żaba mówi, coś mi się do pupy przykleiło. No, także nie wiem, czemu wam to opowiadam, ale z jakiegoś powodu, bo czasem, widzicie, z boku to tak może wyglądać, że to wy się do kogoś przyczepiliście, ale tutaj tak czuję właśnie, że to coś się do was przyczepiło. No, jeszcze tego nie było, żebym wam kawały opowiadała. I nawet nie spaliłam, to jest niesamowite, słuchajcie. Dobra, idziemy dalej. Co to tu te trzy buławy? Coś, co wraca, albo coś, co jest nowe? No, trzy buławy to jest fajna energia, słuchajcie, bo to jest energia, która pokazuje, że masz gotowość do tego, by pójść w nowe. Zaczynasz już widzieć, jakby to miało wyglądać, masz już taką wizję. Ale jeszcze zobacz, tutaj te dwie buławy za tobą, czyli czujesz jeszcze to przywiązanie do czegoś i trudno ci jest to zostawić za sobą. Chociaż masz już gotowość, żeby iść w nowe, ale wciąż gdzieś tam w tyle głowy tłucze się to, co z tymi dwoma tutaj, prawda? Co ja mam z tym zrobić? Jak to będzie? No właśnie, zobaczcie. Toksyczne dziadostwo. No, toksyczne dziadostwo. Ja bym powiedziała, zostaw to. O, zobaczcie, 8 kielichów, czyli zostaw to. Zostaw to, idź tu, gdzie czujesz, że cię ciągnie twoje pragnienie wewnętrzne,
ta nowa wizja ciebie, ciebie gdzieś może, może chcesz zmienić właśnie relacje, związek, może grono przyjaciół, tak zwanych znajomych, może pracę, może kurczę, cokolwiek, dentystę, nie wiem. Rozumiecie, po prostu to, co wcześniej taką była stałą twoją, to cię utrzymywało w tym takim, w tej energii, o której przedtem mówiłam, ta mgła, słuchajcie, to takie przymulenie, prawda? Natomiast tu w tym tygodniu pojawia się coś, co cię wyrywa z tego przymulenia, przymglenia, z takiej iluzji i nagle dostajesz na nowo takiej chęci do życia, do wszystkiego. Ja bym powiedziała, uważaj na toksyczne relacje, na jakichś takich love lasków pięknych, wycmokanych takich, dlatego że może się tu komuś pojawić albo wracacz toksyczny, albo możesz poznać kogoś takiego nowego nawet. Jak poznasz kogoś nowego w tym tygodniu, to dobrze się przyjrzyj i zastanów, czy to jest dla ciebie fajne, dobre, czy to ci się podoba. Jak jakakolwiek czerwona lampka ci się zapali w głowie, nie odwracaj się, absolutnie tego nie ignoruj. Zastanów się, zapisz to i obserwuj dalej. Zapisz znowu, jak coś się pojawi, obserwuj dalej. Rozumiesz, tu taka czujność jest potrzebna ci w tym tygodniu, żeby do ciebie dotarło, żeby był ten aha moment. Dokładnie w tym tygodniu czuję, że będziecie mieć taki moment, aha, no dobra, to już wiem, o co chodzi, wiem, co chcę. Dobra, to dziękuję bardzo, czapka na głowę, nie ma mnie, prawda? Wow, no nie mogę, dalej wielkie arkana, tydzień wielki, powiedziałabym. Siła i arcykapłanka, mamy cesarzową, pazia mieczy, wisielca, no właśnie, siedem mieczy i karta kochankowie i królowa kielichów. Składa mi się to wszystko w jedną całość, słuchajcie. Dobra, idźmy po kolei, żeby i wam się złożyło. Temat najważniejszy na ten tydzień, jak to powiedzieć wam? Skoncentruj się na swoich wewnętrznych pragnieniach. Pozwól, żeby twoje wnętrze, twój instynkt wewnętrzny, twoja ta siła woli plus intuicja, to gdzie cię ciągnie, to gdzie czujesz, prawda, na tak swoje ciało, swój umysł, swoje serce, pozwól, żeby to do ciebie mówiło i przede wszystkim słuchaj tego, co masz zakończyć, bo 8 dodać 2 to jest 10, słuchajcie. Słuchaj siebie, słuchaj swojego ciała, swojej intuicji, instynktu wewnętrznego. Każdy ma intuicję, mężczyźni także, także ja tu, żebyście mi tu nie pisali, że jestem mężczyzną i nie mam intuicji. Masz, tylko pójdź za tym głosem, który wewnątrz siebie do ciebie czasem przemawia. Każdy z nas ma, słuchajcie, jedni bardziej, drudzy mniej. Zobaczcie, jaka tu jest specyfika, że obie te figury patrzą w tą stronę, czyli przyglądają się na to coś. To coś, co tu się pojawia, może przychodzi z przyszłości albo się pojawia jako nowe. Może tak być, słuchajcie, że udało wam się wcześniej zakończyć na przykład toksyczny jakiś związek, relacje, znajomość i teraz przychodzi ktoś podobny i po prostu to jest na zasadzie wszechświat cię sprawdza, czy ty dobrze wiesz, czego chcesz i czy na pewno chcesz już zostawić ten cykl, tą fazę doświadczania czegoś toksycznego, dosłownie. Idźmy do rady. Rada jest kochankowie i królowa kielichów, czyli zdecydowanie. Królowa kielichów, ona doskonale wie, czego chce. Pamięta o miłości własnej na maksa, słuchajcie. Ona doskonale wie, jak ma dzielić ten swój piękny kielich miłości. Ona wie, że połowa jest jej zawsze. Nie ma szans, żeby było inaczej. Dba o siebie, troszczy się o siebie, troszczy się o to, by słuchać swojego ciała i słuchać swojej intuicji. Oczywiście, że się troszczy o innych, ale to jest ta druga połowa kielicha, słuchajcie. Bo nie ma inaczej możliwości stworzyć piękny związek, gdzie jest równowaga, tak jak karta kochankowie pokazuje. Piękna równowaga, piękna komunikacja, bratnie dusze, no mogą być bliźniacze płomienie, ale to rzadziej się zdarza, żeby to było takie zgodne i łagodne, jak to jest pokazane. Ale chodzi o to, by po prostu wychodzić do wszelkich relacji w tym tygodniu z takiej płaszczyzny i poziomu
mi jest dobrze, to teraz ja wychodzę do ludzi, prawda? Ja już tu zadbałam o siebie, zadbałem o siebie, to teraz ja idę zadbać o innych na przykład, prawda? Czyli aby pamiętać o tym, słuchajcie, ja ciągle powtarzam ten przykład samolotu. Kiedy gdzieś lecimy, mówią nam tam na początku, że jakby czasem coś się działo, wypadną maseczki. Najpierw zakładamy maseczki sami sobie, a później pomagamy innym, którzy nie są w stanie tego zrobić, którzy panikują i tak dalej. Dlaczego? Bo my, żeby móc pomagać, musimy mieć tą maseczkę założoną. I tu czuję taką samą sytuację. Zadbaj najpierw o siebie, o miłość własną, o swoje ciało, o swój umysł, o swoje serce i później dopiero oczekuj przybycia tej właściwej osoby dla ciebie. Dlatego, że przyciągamy to, kim jesteśmy, słuchajcie, a jeżeli nie dbasz o siebie, jeżeli odwracasz się od swoich potrzeb, jeżeli nie podarowujesz sobie tej miłości własnej każdego dnia, bo to trzeba, to jest jak oddychanie, słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś mi powie, a ja tam raz czasem sobie gdzieś tam coś tam, to raz czasem oddychasz, raz na dwa tygodnie oddychasz. No nie, to jest, słuchajcie, jak oddychanie. To trzeba sobie dawać po prostu regularnie, codziennie, tak jak oddychamy, tak jak pijemy wodę, kąpiemy się, nie wiem, co tam jeszcze robimy regularnie, to tak samo miłość własną sobie podarowujemy. Bo jak tego nie robimy, to jest czarna D i po prostu krzaczory, że tak powiem. I zagmatwanie, i splątanie, i pogubienie, bo wtedy człowiek oczekuje od tych innych, żeby dali tą miłość, ale kiedy ty nie potrafisz sobie dać miłości, później oczekujesz, żeby inni ci dawali, to wiesz, jak to czuć od takiej osoby, jak takie wymuszenie. Bo nie czuć u ciebie tego i to jest takie wymuszenie, jakby, jak to powiedzieć, jakby, no wyobraź sobie, że wpadam ci do domu i mówię ci, natychmiast mi zrób kawę. Wymuszenie? No wymuszenie, prawda? Albo wpadam ci do domu i ci mówię, biorę samochód, bo potrzebuję. Wymuszenie, prawda? Nie liczenie się z tą drugą osobą, z jej potrzebami. Nie wiadomo, ile ta druga osoba ma tej miłości w sobie i ile może jej podarować, rozumiecie? Tu trzeba brać pod uwagę też tą drugą osobę, tą drugą stronę. Dlatego łatwiej się żyje w relacjach, kiedy sami sobie wypełnimy ten kielich swój, znaczy wypełnimy, po prostu podarujemy sobie tą połóweczkę, nie dajemy, bo jest 100%, dajesz sobie 50, drugie 50 podarowujesz. I wtedy, słuchajcie, jeżeli jest ktoś, kto pracuje z miłością własną i podarowuje sobie pół tego kielicha, to wtedy przychodzi druga osoba i ty już nie masz wtedy tej potrzeby, żeby ta osoba ci dała tą miłość. Jest taki luz w tobie, taki relaks i wtedy ta miłość od tej osoby w zupełnie naturalny sposób wychodzi. To zobaczcie, ja tu porównam z tą sytuacją, nie wiem, wchodzę do ciebie i mówię tak, jejku, ale bym się kawę napiła. To jest dokładnie to, ja nie wymuszam na tobie, tylko rzucam hasło wtedy, prawda? A ty mówisz, a wiesz, ja też, to może się napijmy razem, prawda? Albo wpadam do ciebie i mówię, kurczę, ale by mi się przydało to i tamto załatwić, a ty mówisz, a to dobra, to się przejedźmy, ale to nie jest, wiesz, wymuszanie. Chodź, przejedźmy się, przejadę się z tobą, bo też coś tam po drodze sobie pozałatwiam, prawda? Rozumiecie, to jest takie wtedy zupełnie inaczej, nie stawia się nikogo pod ścianą, pod murem, daj mi to, bo ja tego chcę, tylko rzucasz hasło, na przykład z tą miłością, prawda? Marzy mi się miłość, prawda? Taki piękny romans, wyobraź sobie, jak tak mówisz. Taka równowaga w tej relacji, takie wzajemne wspieranie się i szacunek i taka równowaga, tak mi się to marzy, bo ta karta, te kielichy też można mówić o tym, że to są takie właśnie piękne marzenia. I ta osoba mówi do ciebie, a ty wiesz, że ja też? To może zróbmy to razem, rozumiecie? Po prostu zróbmy to razem. No, dobra, bo słuchajcie, poleciałam, pojechałam w wyobraźnię. Tu te relacje, związki się skoncentrujmy. Mamy cesarzową i mamy pazia mieczy, więc mam takie poczucie, jakby tu było coś nierówno. Jedna osoba jest bardzo niedojrzała i oczekująca właśnie. Zobaczcie, jak on stoi tutaj. On stoi, tak się patrzy po prostu, no daj mi, daj mi, daj mi, daj mi to, daj mi tamto, daj mi jeszcze coś. Ja oczekuję, prawda, mi się należy. To są zdecydowanie jakieś znaki powietrzne, czyli bliźnięta, waga, wodnik. Bardziej tu czuję bliźnięta, najbardziej czuję tu bliźnięta. Waga tak 5 na 10, a wodnik no tak ciut. Najbardziej bliźniaki, jejku, z jakiegoś powodu. Druga osoba jest bardzo troskliwa,
Takie tu mam poczucie, jakby to była relacja matka-dziecko bardziej, no znaczy nie, to nie jest, że jest matka-dziecko, tylko po prostu jakby ten ktoś szukał bardziej kogoś, kto będzie jak matka dla tej osoby, czyli będzie taka troskliwa, pomocna, a ten ktoś będzie taki oczekujący, jak takie małe dziecko tupiący nóżką, prawda? Więc ja bym się tutaj zastanowiła właśnie, no zdecydowanie, słuchajcie, w świecie dorosłym to jest toksyczne, bo przecież jak tworzymy związki, właśnie relacje, to one mają być na równi, to ma być związek partnerski, jeden jest silny, drugi jest silny, każdy po swojemu, prawda? Wspomagamy się, pomagamy sobie, a nie, że tu się wisi jeden na drugim, prawda? No bo ja jestem taka sierotka, to ja sobie tu powiszę na tej drugiej osobie. No słabe, no słabe. W sprawach finansowych, zawodowych, tu słuchajcie, ja bym bardzo uważała, bo macie wisielca i macie 7 mieczy, czyli albo gdzieś tutaj, nie wiem jak to powiedzieć, bo dla jednych to będzie, że widzę takie różne sytuacje, jakby wchodzenie w umowę, zmiana jakiegoś kontraktu, nowe osoby, które wchodzą jakby. Może do spółki, może do umowy, może ktoś się chce dołączyć jakby, albo gdzieś współpracujesz z kimś i gdzieś ktoś gdzieś przychodzi jakby z boku, albo tam też z wami pracuje, ale jaka jest charakterystyka tej osoby? Jest bardzo fałszywa, dwulicowa, nieszczera i kombinuje coś cały czas. Jest strasznie cwana. Nie ufaj tej osobie, nie ufaj jej. Tu trzeba by zmienić zupełnie postrzeganie kogoś, dlatego że widzisz kogoś w bardzo pozytywny sposób, a to jest, ja powiedziałabym, szuja. Bo 7 mieczy to jest po prostu ktoś, kto jest oszustem, kłamcą, złodziejem. No. I jest paś pentakli, czyli ja bym powiedziała tutaj, uważaj na nowe oferty w tym tygodniu względem finansów, zawodowe jakieś, wchodzenie w jakieś. No nie wiem, nowa praca na przykład, poszukiwanie nowej pracy. Ja tutaj ten tydzień, jeżeli szukasz pracy, to w tym tygodniu poświęciłabym więcej uwagi i czasu na to, by posprzątać tu w tych relacjach, związkach, przemyślić sobie w sobie to wszystko i później zastanowić się, co dalej, co ja tak naprawdę chcę. Dlatego, że jak wskoczysz w tym tygodniu w jakąś umowę, w jakiś kontrakt, to ona nie będzie do końca tak uczciwa dla ciebie i taka, o jaką by ci chodziło. No właśnie. Tu dobrze się zastanów, czego pragniesz, czego chcesz. Może tutaj jakaś osoba też dla kogoś być po prostu w pracy nieuczciwa, pokazuje piękne oczka, że tak powiem, do ciebie i mówi, że jest wszystko super fantastycznie, ale zobaczcie, 4 miecze, czyli. Trzeba by tu coś wyjaśnić, trzeba by. Jakaś prawda tutaj potrzebuje wyjść na jaw, słuchajcie. No, ewidentnie tutaj czegoś nie wiecie. Nie byczek, tylko baranek tutaj podpowiada, by radykalnie w tym tygodniu zadziałać. To, co tu powiedziałam, kochani, chirurgiczne cięcie, ciach i zrobione, prawda? Ja mówię, że plaster zrywać trzeba na raz, żeby zabolało raz i z głowy. Także zwróćcie uwagę na tych ludzi wokół siebie i na to, na ile równe są te relacje, a na ile są wisielcze właśnie, takie huby, prawda? Dobra, kochani, kto ma ochotę teraz i potrzebę, zrobimy sobie tak nie może, czyli jak masz jakieś pytanko, możesz jedno, dwa lub trzy, gdzie odpowiedź jest taka konkretna, to tu jak najbardziej możesz sobie je teraz zadać. Masz pierwszy stosik, drugi i trzeci. Lecimy po kolei, kto gotowy. Pierwszy stosik, odpowiedź jest nie. Drugi. Tak i trzeci. Idealny moment. Dobrze, kochane strzelce, tyle. W tym tygodniu zapraszam Was też serdecznie do obejrzenia tarota tygodniowego. To jest taki ogólny, kolektywny przekaz, bo też ciekawy, też na temat relacji. Może Wam tu wprowadzi jakiś fajny. Taką wisienkę na torcie czuję, bo tu coś chyba nie powiedziałam, co tam powiedziałam, tak czuję. I zobaczycie piękne nowe karty Mystical Moments, które tam użyłam, także serdecznie zapraszam. No i oczywiście miesięczne już też są nagrane, także kto ma ochotę, zapraszam. Wszystkiego dobrego, kochani, w tym tygodniu. Pozdrawiam.